Tadeusz Mazowiecki jest naszym Państwa gościem. Zawsze to kino przypominało o wolności i o wartości wolności. Pierwszym gościem był Józef Piłsudski, ale był też pan Mościcki. Zatem nie dziwne, że i Tadeusz Mazowiecki przyjął dzisiaj nasze zaproszenie i naprawdę dla nas wszystkich powinien ten dzień być świętem, a na pewno jakimś miłym wspomnieniem. Dzisiaj to się tak nam trochę to jak taka jedna czarna dziura staje. Tymczasem to były różne okresy. Był okres niewątpliwie ciężki, stalinowski do 1956 roku. Były pełne nadzieje, które w 1956 roku powstały i nie zostały spełnione. No ale mimo wszystko ta Polska była trochę odmienna niż inne kraje demokracji ludowej. Wiele ludzi przeżyło ten czas, nie dożyło tego lepszego czasu. W tamtym czasie też starało się zrobić coś dobrego. Żyło nadzieją, że będzie lepiej. Ale czy on musiał być? Czy on musiał być, ten czas? To jest pytanie, które jak to musiał był. To nie myśmy zdecydowali, że on był taki, jaki był. Jednak przypomniałbym o 80 roku przede wszystkim. Ten przełom spowodował, że powstała taka strefa wolności wielka, którą stanowił ruch Solidarności. To był wyłom w tamtym obozie. To już była inna Polska. Oczywiście, że stan wojenny zdławił tą Polskę, ale nie zdławił całkowicie. Ona zeszła do nielegalnej działalności, do podziemia, ona zeszła do kościołów, ona zeszła do mieszkań prywatnych. No i w końcu ta władza musiała się przekonać, że tego kraju z zapaści gospodarczej sama nie wyrwie. A jeśli chce porozumieć się w jakiś sposób przynajmniej społeczeństwem, to musi przywrócić do legalnej działalności Solidarność. No i wtedy się zaczęły te zmiany końca 88 i 89 roku. Ale ich początek był w tym, co nastąpiło w roku 80. 2/3 respondentów mówi, transformacja miała sens. Czy pan, panie premierze, dzisiaj ma satysfakcję z takiego badania, z takiego powiedzenia, że transformacja miała sens? Oczywiście, że mam satysfakcję z tego, że 2/3 jest zadowolonych i oczywiście, że martwi mnie, że aż 1/3 jest niezadowolonych i nie docenia wielkości tej zmiany. Tak prawdę mówiąc, kiedy tamta strona w pełni poczuła, że oddała władzę, to jest trudno stwierdzić. Może 4 czerwca, który właśnie obchodzimy jako Dzień Wolności, może później, dopiero jak powstał i ukonstytuował się i zaczął robić pierwsze reformy mój rząd. Myślę, że to drugie. To były inne czasy. To były czasy, kiedy ludzie się nie pchali. Mnie wielu ludzi mówiło, tych, którym proponowałem, mówiło, że będą mi doradzać, ale odpowiedzialności nie chcę wziąć. Skąd brać waleczność, panie premierze? Jakby przyszedł ktoś do mnie i powiedział, zostań premierem, to co ja mam wtedy powiedzieć? Jakby pan miał taką sytuację historyczną, jaką ja miałem, to bym doradzał, bierz pan. To jest przemówienie wygłoszone w Sejmie 24 sierpnia 1989 roku. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Chcę utworzyć rząd zdolny do działania dla dobra społeczeństwa, narodu i państwa. Będzie to rząd koalicji na rzecz gruntownej reformy państwa. Dziś takie zadanie może podjąć tylko rząd otwarty na współdziałanie wszystkich sił reprezentowanych w parlamencie, uformowany na nowych zasadach politycznych. Rząd, który utworzę,
nie ponosi odpowiedzialności za hipotekę, którą dziedziczy. Ma jednak ona wpływ na okoliczności, w których przychodzi nam działać. Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania. Rząd sam niczego nie uzdrowi. Musimy to zrobić wspólnie. Polska będzie inna, jeśli zechcą tego wszyscy. Tadeusz Mazowiecki i Robert Więckiewicz. Z Helmutem Kohlem toczyłem trudne dyskusje, przyjazne, czego dowodem była ta msza w Krzyżowej i ten wzajemny pozdrowienie pokoju, ale trudne decyzje. Z Mitterrandem i z Bushem rozmawiałem o nowym układzie europejskim, ale również o tej sprawie naszej granicy zachodniej, żeby oni wpływali na Niemcy. U pani Margaret Thatcher, no, wtedy uzyskałem u niej właśnie poparcie z jej strony dla udziału Polski w konferencji 2+4. Ona była bardzo ostrożna i właściwie bardzo prawie że przeciwna zjednoczeniu Niemiec. I pokazała mi swój gabinet. I ta twarda, żelazna lady, to był jednak, widać było, że to jest gabinet kobiety. Było dużo takich wylotów. U Gorbaczowa. Z Gorbaczowem bardzo dobrze mi się rozmawiało. To był bardzo otwarty człowiek o szerokich horyzontach. Tylko jeden problem był bardzo wąsko, przez niego jeszcze wtedy traktowany, jak ja rozmawiałem, a to był listopad 89. To jest problem niemiecki. On nie dopuszczał jeszcze wtedy możliwości zjednoczenia. Jako ciekawostkę powiem Państwu to, co mówię ile razy, że wszędzie poza papieżem prosiłem o popielniczkę i możliwość zapalenia. A propos, czy Pan pali papierosy? To jest dużo młodzieży. No właśnie. Proszę powiedzieć, że to niezdrowe po prostu. Że co? Że to niezdrowe. No, nie jest zdrowe, ale nie chcę też kłamać. No trochę palę jeszcze. Już takie cienkie. Jak uczyć demokracji młodych ludzi? Jak myśleć demokratycznie. Co to by znaczyło, panie premierze, dzisiaj dla młodego pokolenia? No ja myślę, że warto po prostu tę demokrację praktykować. Młodzi ludzie na przykład w szkołach, wchodząc do samorządu szkolnego, prawda, mają szansę na praktykowanie tego, czym jest demokracja, prawda, i że to nie jest narzucenie poglądu przez większość, ale także szanowanie mniejszości. Nie patrzeć na politykę jako na sferę brudną, tylko patrzeć na politykę jako na życie publiczne, od którego zależy także nasze życie indywidualne i zbiorowe, i za którą trzeba mieć odpowiedzialność, więc żeby się nie uchylać od tego widzenia życia publicznego i ważności jego i wpływania na nie. Czy pan by się pokusił, czy namówiłbym pana na przewidzenie przyszłości, jaka byłaby Polska, jaka będzie Polska, jak my będziemy za 24 lata? Sądzę, że Unia przetrwa, przejdzie spoko przez ten kryzys i sądzę, że pozycja Polski jest dosyć licząca się w tej Unii, że powinniśmy umieć to wykorzystać. Mnie by zależało też bardzo na tym, żeby atmosfera życia społecznego prowadziła jakoś ludzi do tego, do sięgania również po jakieś głębsze wartości. Jak to będzie, nie wiem, prawda?
bo przecież dużo rzeczy się zmienia w obyczajowości, w stosunku także do kultury, ale nie zmienia się przecież potrzeba posiadania jakichś wartości głębszych, bez których no, nie widzimy sensu życia, nie widzimy sensu ofiarności dla innych, solidarności z innymi, także solidarności narodowej. Więc o to, żeby te wartości nie zmarniały, też bardzo bym się troszczył. Ta zmiana na pewno była potrzebna i jestem prawdopodobnie, z pełnym przekonaniem jestem w tych 2/3 społeczeństwa. Ja do nich należę, dlatego że pamiętam jeszcze te czasy przed 89 rokiem. Wiem, jak funkcjonowało wtedy państwo i oczywiście tego się w ogóle nie da porównać. Zmiana jakościowa jest gigantyczna, więc tutaj mógłbym też się przyłączyć do tego, co powiedział premier Mazowiecki, że dobrze się stało i że niewątpliwie odnieśliśmy sukces. Ja też to odczuwam oczywiście. No ale zawsze w takich sytuacjach jest tak, że jak już coś mamy, to chcielibyśmy, żeby było jeszcze lepiej, żeby było jeszcze więcej. Mam takie wrażenie, że premier pokazuje tę mityczną już siłę spokoju jako właściwie wzór do naśladowania. I myślę, że dzisiaj taka postawa znalazła akceptację wśród uczestników naszego spotkania.